Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza do udziału w 22. edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego Kartka Świąteczna Boże Narodzenie – Nowy Rok. Adresowany jest on do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy wybraną przez siebie techniką. Do dyspozycji jest grafika, malarstwo i rysunek. Według regulaminu prace powinny spełniać kilka kryteriów, na przykład nie mogą powtarzać, czyli naśladować wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac w tym temacie. Powinny być niepowtarzalne i oryginalne oraz charakteryzować się naturalnością wypowiedzi. Ponadto mogą nawiązywać do miejscowych tradycji ludowych, mieć w sobie ładunek tak zwanego regionalizmu oraz powinny przedstawiać subiektywnie odczuwalny temat we własnej interpretacji plastycznej. Świąteczne prace wraz z kartą informacyjną organizator przyjmuje do 27 listopada. Wyniki konkursu ukażą się na stronie internetowej placówki do 7 grudnia. Kinotomi zachęca pamięckich kinomaniaków do korzystania z uruchomionej w maju swojej wirtualnej sali Tomi online. Podobnie jak w kinie tradycyjnym, repertuar jest cyklicznie zmieniany, ale i też wzbogacany o wydarzenia dodatkowe, nawet takie jak festiwale filmowe. I tak do końca listopada na platformie mojeekino.pl można oglądać najlepsze ukraińskie filmy pokazywane podczas piątej odsłony festiwalu. Wśród nich znajduje się m.in. dokument zatytułowany Ziemia jest niebieska jak pomarańcza, który zdobył nagrodę publiczności na tegorocznym festiwalu. To opowieść o rodzinie mieszkającej na pierwszej linii frontu w Donbasie na Ukrainie. Familia kocha kino i kręci film inspirowany własnym codziennym życiem w trakcie trwającej wojny. W programie znalazł się również film pod tytułem Atlantyda Walentyna Wasjanowicza. To dystopijna opowieść o Sergieju, żołnierzu zamieszkującym wschodnią Ukrainę w niedalekiej przyszłości. W tegorocznym programie nie brakuje też produkcji historycznych, popularnych w ostatnich latach w ukraińskim kinie, takich jak U-311 Czerkasy w reżyserii Timura Jaszczenki. To oparta na prawdziwych wydarzeniach historia ostatniej jednostki na Krymie, która pływała pod ukraińską banderą. Widzowie mają okazję zobaczyć również film pod tytułem Do domu, zwycięzcę ubiegłorocznej odsłony festiwalu. To historia krymskiego Tatara Mustafy, który stracił najstarszego syna na wojnie między Rosją a Ukrainą. Postanawia przywieźć ciało zmarłego z Kijowa na Krym, by pochować go w rodzinnych stronach. Wraz z młodszym synem wyruszają w podróż, która odmieni ich relacje. Wśród fabuł dostępny jest także film w reżyserii Darii Onyszczenko Zapomniani. To historia Niny, 30-letniej nauczycielki języka ukraińskiego mieszkającej w Ługańsku, mieście położonym na terenach okupowanych przez prorosyjskich separatystów. Ponadto w repertuarze wirtualnego kina w piątek 20 listopada znajduje się kilka premier. Pierwsza z nich to dokument zatytułowany Sugar Man. Niewiarygodna, a jednocześnie prawdziwa opowieść o zapomnianym piosenkarzu, któremu wróżono karierę na miarę Boba Dylana, a który przepadł bez wieści na początku lat 70. Historia wielkiej determinacji dwóch fanów muzyka, którzy postanowili odkryć okoliczności jego życia i tajemniczej śmierci. Trzy dekady poszukiwań pozwoliły im poznać prawdę o wspaniałym człowieku, a teraz dzięki nim świat poznał tę fascynującą i pełną optymizmu historię, która przekracza najśmielsze fantazje. Kolejna propozycja to film Winni, skandynawski dreszczowiec trzymający w napięciu, pełen zwrotów akcji, budujący gęstą atmosferę z oszczędnych, starannie wyważonych środków, klimatem i precyzją przywołujący na myśl Luka z Tomem Hardim. Rutynowy wieczór przy telefonie alarmowym. Operator odbierający dziś połączenia, były funkcjonariusz policji, z niecierpliwością czeka na zbliżający się koniec zmiany. Pijani imprezowicze, niedzielni kierowcy, blokujący numer żartownisie, irytacja policjanta rośnie do momentu, kiedy odbiera telefon od spanikowanej kobiety. Została porwana, a samochód, w którym się znajduje, jedzie w nieznanym kierunku. Gdy połączenie zostaje gwałtownie przerwane, mężczyzna, nie opuszczając pokoju, rusza kobiecie na ratunek, polegając wyłącznie na swoim doświadczeniu, intuicji i telefonie.
Jest też francuski film Porwanie Michela Houellebecqa. We wrześniu 2011 roku w środku trasy promocyjnej swojej nowej książki Mapa i terytorium jeden z najgłośniejszych współczesnych pisarzy zniknął. Błyskawicznie pojawiły się plotki, że Michel Houellebecq, bo o nim mowa, został porwany przez Al-Kaidę, którą mógł rozłościć swoimi powieściami, albo przez UFO. Niektórzy poważnie się zmartwili, inni przyjęli te wiadomości z nieukrywaną radością. Film ten pokazuje natomiast, jak było naprawdę. 20 listopada widzowie obejrzą również film Kwiat Szczęścia. Alice jest pomysłową biotechnolożką i pracoholiczką, która nie ma czasu na związki. Odrzuca m.in. zaloty kolegi z pracy. Udaje się jej wyhodować w laboratorium eksperymentalny genetycznie zmodyfikowany kwiat, który emituje zapach wywołujący u ludzi wydzielanie oksytocyny, co wprowadza ich w błogi nastrój. Jednak uprawa wymyka się spod kontroli. Wokół Alice zapanowuje niespotykana pandemia szczęścia i beztroski. Jej ukochany syn, po którym nazwała roślinę Little Joe, jest jedną z ofiar. Kobieta zaczyna czuć się coraz bardziej osamotniona i osaczona. Odnosi wrażenie, że pozostali żyją w innym wymiarze, zaś firma skupia się na pomnożeniu zysków ze sprzedaży jej wynalazku. Na koniec programu przegląd nowości wydawniczych. Książeczka Jarosława Domanowskiego i Małgorzaty Kasprzyk-Szafrenie pod tytułem Kapłony i szczerzuje, czyli opowieść o zapomnianej kuchni polskiej, to książka bardzo specyficzna. Jest napisana w formie takiego wywiadu, wydana przez bardzo dobre wydawnictwo Czarne, które właśnie wydaje też reportaże głównie. Autorem jakby głównym jest pan doktor Domanowski, jednakże poznajemy też historię pani Magdaleny, która wyjechała do Francji za pracą i wyjeżdżając tam dostała jakby takie słowa od swojego taty, że wyjeżdża do raju kulinarnego. No i też tak się stało bardzo w tej Alzacji, gdzie pracowała jako prawnik. Bardzo jakby brała udział w tych różnych kulinarnych ucztach Francuzów. I była zachwycona, można powiedzieć, tą kulturą, tą sztuką kulinarną. I pewnego razu, kiedy wracała do Polski, właśnie poznała na jakichś targach kulinarnych pana doktora, który właśnie sprzedawał swoje książki i tak nawiązała się współpraca. Pan Jarosław jest historykiem kultury, ale jego główną specjalizacją jest właśnie są kulinaria. I można powiedzieć, że grzebie właśnie w starych przepisach, odtwarza różne antropologiczne powiązania właśnie z kuchnią. I tak właśnie postanowili razem napisać książkę o tym, jak wyglądała dawna polska kuchnia. Ta książeczka na pewno zainspiruje nie tylko kucharzy do tego, żeby właśnie potrafili i chcieli eksperymentować z nowymi potrawami, bo jak tutaj też powiedział jeden z dawniejszych kucharzy, to co nowe, to tak stare, że zapomniane. Więc często właśnie dzisiejsze przepisy, które są bardzo jakieś takie wyszukane, mogą okazać się właśnie przepisami, które były dawno zapomniane i nabierają nowego znaczenia.
Też dawna kuchnia, tutaj podkreśla pan doktor, jest bardzo, bardzo daje dużo pola do popisu nowym kucharzom, gdyż przepisy dawne nie mają jakby określonych miar i ilości, więc tutaj jakby kucharz musi sam eksperymentować. Również dużo nazw składników nie jest, czyli nie znaczy tego samego co obecnie, więc może się okazać, że jednak ten przepis będzie zrobiony całkiem inaczej, więc daje tutaj troszeczkę też to do tego, żeby ta fantazja kulinarna się rozwijała. Ogólnie książka jest bardzo, wiele nurtów porusza, tak? Między innymi jak religia wpływała na naszą kulturę kulinarną, jak to, jak wpływa na przykład dieta ubogich na kulturę wyższą. Do tej pory i cały czas też i również kiedyś było tak, że to, co jadło się na stołach biedoty, mogło zainspirować właśnie kucharzy z wyższych sfer do tego, żeby podawać to na stołach szlachty i odwrotnie. Także chociażby dzisiejszy jarmuż czy orkisz, były to potrawy, które jadła biedna część ludności, a dzisiaj należy to do zbóż, które są dość rzadkie i no można powiedzieć, nie je się tego normalnie. Tak? Także dużo jest takich przykładów o różnych zbożach czy gatunkach roślin, które zanikły i też nie są dzisiaj używane. Także bardzo fajna książeczka dla historyków, którzy też mogą się dużo dowiedzieć nie tylko o historii kulinarnej, no i jak również dla kucharzy i zwykłych ludzi, którzy też lubią sobie poeksperymentować w kuchni, którzy lubią się dowiedzieć coś o naszej historii. Główną bohaterką książki jest dziewczynka o imieniu Dafne, która trafia do szkoły dla dziewcząt. Szkoła się okazuje jednak bardzo niestandardowa, ponieważ tam no, każdy robi co chce, a w samej bibliotece prawie nie ma książek, jest tylko pani Emily Lime, zastępca kierownika biblioteki, która ma zdolności do rozwiązywania zagadek detektywistycznych. A ponieważ w miasteczku zaczynają się dziać różne niewyjaśnione historie, napad na bank, włamanie do szkoły, więc główna bohaterka razem z Emily Lime i jedynym chłopcem w całej szkole postanawiają rozwiązać to śledztwo i dowiedzieć się, co się dzieje. Książka powinna się spodobać wszystkim dzieciakom, które już czytały pozycję w stylu biura detektywistycznego Lassego i Mai. Tamta książka jest z tego niższego poziomu dla dzieci młodszych. Tutaj mamy książkę z poziomu trzeciego dla dzieci starszych. Myślę, że jeśli już miały doświadczenie z podobnymi pozycjami, dla młodszych dzieciaków powinny sięgnąć po taką pozycję. Ogólnie mamy w naszej bibliotece filii numer 4 przy 20 stycznia sporo ciekawych książek przygodowych, detektywistycznych, fantastycznych. Myślę, że się spodoba. Polecam.